Zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć, we wtorek, już dzisiaj późna godzina, bo po 10 chyba, albo i dalej, bo zalatany od rana. Sprawy załatwiam 10:30 nawet już, tak więc załatwiam sprawy. Teraz jeszcze muszę wziąć warunki zabudowy z jednej z działek i dzisiaj udało się Justynę przejąć rano geodetkę, tak więc porobione ważne sprawy. Teraz jadę do chłopaków, bo miarę muszę im podrzucić długą, bo wożę ze sobą, zapomniałem im dać rano. No, tak to wygląda. Będziemy w kontakcie. Dzisiaj będzie materiał troszeczkę inny, bo będzie spędzony, znaczy inny, zawsze jest praktycznie z nami spędzony, ale zresztą zajadę zaraz do chłopaków, bo ja mam naprawdę mnóstwo zadań specjalnych dzisiaj. Wykorzystuję sytuację sprzyjającą, dlatego korzystam i zajadę do chłopaków, bo to też, to nie jest tak, że ja jadę, mówię, chłopaki, nagrywajcie, bla, bla, bla. Ja widzę, że też oni muszą chcieć, nie zawsze jest na to ochota, proszę mi uwierzyć, bo dla nich ja nie mam problemu, mając kamerę na głowie i pracując, gadając, żadnego absolutnie problemu z tym nie mam, ale chłopaki nie zawsze mają chęć, tak więc ja nie przymuszam, pytam, czy chcą, czy mają ochotę, jak tak, to tak i tyle. Powiem wam, że przede wszystkim dziękuję na początku, ale oszaleliście, jeżeli chodzi o kominy, bo naprawdę poszło tego sporo przez dwa dni ostatnie, tak więc jeżeli macie ochotę, można u mnie zamówić kominy systemowe do domów, które budujecie. Myślę, że w cenie odrobinę tańszej niż jakbyście zamawiali w lokalnej hurtowni, gdzie musicie dopłacać za transport i tak dalej. Tutaj otrzymujecie ode mnie wycenę za komin kompletną z dostawą pod wskazane miejsce na terenie Polski. Tak więc zapraszam do kontaktu, jakby ktoś miał chęć. Będę się o tym przypominał, bo no bo jest duży odzew z waszej strony, tak więc dlaczego nie? Dlaczego mam z tego nie skorzystać w tym momencie? Mówię wprost, czarno na białym, jaka jest sytuacja. Lecę chłopakom zapytać się, czy coś chcą do picia, czy kamerkę przejmują i ja lecę dalej załatwiać. Świeci? Na czerwono. No. My zaczęliśmy kłaść, kurde, siedzimy wokół. No, gdzieś okiem teraz mydykłem i... Tak. No patrz, jak mi siedzi Witek. Tu możesz dać. No. W oje zaczęliśmy kłaść i łacić. W dniu dzisiejszym, proszę was. Także pieska mamy ustawionego, szef był, wycelkowane mamy wszystko i ten taki zapier... O, zacząłem chyba kometkę. Nie wiem, czy mnie się ustawiło, czy nie. Nie wiem, czy mnie będzie słychać, bo wiatr wieje. Andrzeju, nie denerwuj się. Ale jak mam się... No, sam się zbadaj. Będzie mi kazał się badać. No. Tu jeszcze z dołu. Gdzie tutaj pomagam mu. Tak, a później już skakuję na połać, jak będziemy mieli folię. Długi pas rozłożony. Folii. Nie patrzcie na... Zaraz. Nie patrzcie na to, że jest słońce, bo jest kurde zimno. Plugawy wiatr wieje. Z nosa jak z kranu. No są takie, no ale to widzisz, to nie robią już na jakość, na akord. Po prostu... Tak. Nie robią na jakość. Po prostu się drzewo zwija, to jest, wiesz, smolna olcha. Tak, tak. Mamy to. Pyk. A ty będziesz chciał ciąć, nie? Uwaga, ja ci kładę.
nawet nie wiem, bo przywieźliśmy wczoraj sobie jeszcze pod wieczór łaty, co było na materiale, ale coś czuję, że dzisiaj będziemy musieli jechać po jeszcze łaty, po trochę łat jeszcze, ale leciutkie, nie? Bo to jest ten, osika. No więc życie na pewno trzeba będzie jechać jeszcze po łaty. Też chcemy ołacić, zrobić ten dach jak najszybciej i mieć święty spokój, bo jest... Nie zapowiadali przymrozków, a są. A przymroziło. Tak. Na szyby dzisiaj dmuchałem, bo mi się ten... Nie chciał ogrzewania włączać, bo więcej pali auto. Co? No i tak jak widać, będziemy w trakcie się widzieć i słyszeć. I lecimy dalej z tym koksem. To jest zaraz ci dam, kurde, mów po polsku, cieciu parkingowy. No. 63, ale to dwa razy chyba, tak samo chyba będzie. Razy. 2. 86 razy 2. No. 134. To na 135 mogę śmiało chyba zrobić. Tak, 135 razy 12. Widzicie, musieliśmy, chciałem nagrać jak folię rozkładamy, ale musieliśmy bardzo szybko atakować, bo wiatr jest dzisiaj duży. Jest wiatr, no nie ma co się ukrywać i też to tak niepewność nagrywać nam i ten. Dbamy o swe zdrowie. A to chwila nieuwagi, wiecie sami jak jest z dachem. Ja idę teraz Wiktorowi dociąć kontuaty i lecimy następny pas zaraz. Także będziemy się jeszcze widzieć i słyszeć. Narka wam do potem. O, my już położyliśmy sobie trzeci pas. Witkowi dotnę 135. Dotnę mu kontuaty teraz. Lista Schindlera, jak to się mówi. I oczywiście te będą za krótkie, bo już widzę, ale one pójdą na drugą stronę. Jedno sobie zostawię, jemu zaraz wrzucę, żeby mógł se przybijać. No i co? Dzień jak co dzień. Nie wiem czemu zaczyna mi się podobać łacenie, to wszystko. Jakby nie patrzą. Ich potrzebuję 10, mam kurde 7. 6, przepraszam. Idę sobie przynieść następne. No i Witek już bierze i sobie przebija. No, 6 już mam, jeszcze muszę uciąć. A no, tamte też będzie można chyba zabierać, nie? Ale fajne lepiej. No niektóre ci powiem fajne się trafiają. Niektóre naprawdę w końcu łaty mamy fajne. Niektóre łaty mamy ciężkie. No ale to nic nie poradzimy na to. Bynajmniej nie inaczej. Raz, 4,
5. Tą sobie zostawiam na przymiar. Tak jak powiedziałem wcześniej, żeby po prostu nie rozwijać miary. Oła, kurde, drzazga. O, przerzuciłem. Uważajcie. Tu masz 6, nie? Jeszcze 3 i tamte krótkie, nie? Wiem, bo przerzuciłem. Teraz. Sześć on wziął i tu mamy 9 i 10. I także jak widać, zostały mi tylko 2 do cięcia. Czyli 52, czyli mogę z tych wziąć też śmiało. Dlatego tu już sobie użyję miary. I ja co dotnę, idę wrzucać bitek opar łaty. Ja idę wrzucę je. Za ten czas on przywije kąt łaty. No i lecimy dalej. Póki takiego wiatru nie ma. Póki wiatru nie ma i będzie git. Popłaty na pewno będę musiał jechać. No wzięliśmy wczoraj, jak dobrze pamiętam, 15 paczek. Znikają w oczach paczki. Także masz tu, widzicie, te 52. No. Tu wiatr wieje straszny. O, trzeci pas już mamy położony. Wyjdą z 2 pasy, jeszcze z 2 i trochę chyba, nie? No. 2 pasy i tam widać, nie będzie do przypolaka. To najwyżej górę zostawimy? 20 cm, tak, później się założymy od tamtej strony, nie? Tak, tak. No. Żeby nie motać. Coś zrobimy. Ta. Dobra, drodzy widzowie, to będziemy się widzieć jeszcze. My mamy jedną połać skończoną, tą większą. Przechodzimy teraz na drugą stronę z Wiktorem. No, ci powiem, na dzień dzisiejszy ładnie zrobione, nie? W pierwszym dniu takiego łacenia, naprawdę, dzisiaj nam poszło gitara. Także jesteśmy zadowoleni. Przechodzimy sobie na drugą stronę. Ze sprzętem i w ogóle. No. Także o, widzicie, żeby ktoś, jakby ktoś nie wierzył. Będziemy sobie łacić następną stronę. Za chwileczkę. Także co? Za dużo ludzi się kręci, też nie chcę tak. No i bierzemy się za tą stronę. Jutro, jak wszystko dobrze pójdzie, nie wicia, aby pogoda była, to będziemy. Tak, ale mów, no nie dasz dokończyć, chłopie. To co? Zaraz ci kopa zasadzę, zleci z rusztowania. Ten. To jak dobrze pójdzie, to zrobimy sobie to docinki tych narożnych i jeszcze zaczniemy łacić po prostu tą maniurę, nie? Także jedną i drugą. Te najszybciej idą, te najdłużej, bo docinki i później docinki też. Tylko że tak jak szef mówił,
Ja biorę sobie parę łat nacinam na lewy i na prawy skos. Po prostu już mam przygotowane i łączymy w środku sobie łaty, tak żeby nam się zgrywały. I też o wiele szybciej idzie, nie? Także jak widać, będziemy widzieć się i słyszeć na pewno jeszcze. Chyba? My lecimy z połacią następną. Czekaj, ja sobie położę tu jeszcze jedną. Nie, nie, nie coś, nie, nie. No, coś takiego. No, jak widać. Taka na... Tak, tak to jest. Uważaj. Na ten wystawiamy tu. Tam ci wyda? Nie wyda? No to wystaw ją. Kurde. Spier. Papier. Do mnie ciutę. Puść tam. No ja trzymam. O. Ale nie na niżej. Ej kum, ej kum, oloratuj. Tu wychodziły trzy pasy, czy? Trzy, na następnej cztery. Kurde, mówię, się wystraszyłem, ale tu mam pod nogami. Ty, na ten komin trzeba uważać, nie? Tak, tak. Ale jeszcze komin budę. No tak, ale... Mało razy się zapędziliśmy. Tam jak? No, coś takiego, Witek. O kurde, pierdzielona ty. No, ale kuchno. Ma się tą siłę w dłoni, jak ścisnę, to aż kurde ten soki, żywica wychodzi. Dobra. Aż żywica wychodzi. Cięcie tu będę musiał zrobić. Nie, tu dalej, dobra, jest git. Myślałem, że gorzej będzie. Bo się nie spojrzałem za tył, za siebie. O, waży, waży to. Thank you.
zaraz, bo nie chcę, wiesz. Ja nie będę biegał. Mam być kupienny, nie? Tak. Jeszcze mam dla kogo żyć. Ja mam. Co? Ta, spokojnie wyda Witek. No, zostały trzy pasy do położenia. Także wszystko w dobrą stronę idzie. Może uda się dzisiaj to zamknąć. Kończymy ten pas, rozwijamy folię, lecimy następny pas. Też muszę wyciągnąć telefon i takie rzeczy. Skiermany. Jak powiedziałem ostatnio, o prezent trzeba dbać. Także będziemy się widzieć i słyszeć jeszcze. O, kogoś wali na dekielek. A to tak jest, jak to niektórzy się dobiorą do auta. Że lecimy dalej. Mamy na koniec, mamy dzisiaj, na dzisiaj koniec. Przywieźliśmy sałaty. Także mówię, ten teges majonez. Już wieczór się zbliża, już słoneczko zachodzi. Jeszcze trochę idziemy odpoczywać. No, jeszcze trochę idziemy odpoczywać. Także wiecie, no, dumny jesteś ze swojej pracy? Bardzo. Ja też. No. Także do usłyszenia i miłego oglądania. Trzymajcie się. No co? Dachówka docięta na dwóch kominach. I tak się dziwię, że to gdzieś się zmęczyłem, bo kupę rzeczy do załatwienia wcześniej było. Tu jeszcze na koniec nożem przeciąłem. Najgorsze to, że nie było jak pracować później, a nie chciało się schodzić, zabezpieczyć tego. To pyłem od dachówki zalepiłem ranę, jak Rambo. Rambo błotem lepił, a ja pyłem od dachówki. A tak poważnie, kolejny dzień do przodu. I znowu się powtórzyła dzisiaj sytuacja. Chłopakom już pod sam fajran. Z gwoździarką niestety. To same uszkodzenie co wtedy. Minęło trochę czasu, trochę dachów zrobił sprzęt, ale zapomniałem, jak to było rozegrane na szybko. Pamiętam, że języczek wtedy spowodował uszkodzenie, czyli ten element, ten język, który podaje, popycha właściwie gwoździe, to on wtedy wyskoczył i to był problem. Ale urządzenie wtedy było trzeba rozkręcić, żeby się do tego w ogóle dobrać. Tak to było wtedy, czyli pewnie będzie teraz bardzo podobnie. Dobra. Tarara. No i pewnie będzie to samo uszkodzenie. Czyli wtedy języczek poszedł dołem. Nie wiem, czy to wtedy wam zaprezentowałem całość. Mniejsza.
przydałoby się to dzisiaj zrobić, bo jeżeli ja tego dzisiaj nie zrobię, to mam nockę nieprzespaną. Z uwagi na to, że będzie głowa zajęta niestety. A już dzisiaj nie planowałem nic zrobić, bo dzisiaj dość się nawalczyłem. Gwoździowce na próbę. Tu cały przód był odkręcony wtedy. Ale to chyba jeszcze tu było to. Tu są te dłuższe. Połowiało jakoś. Tylko jak? Nawet się całe to rozpoławiało. Tu doskonale widać, jakiego rodzaju jest to uszkodzenie. Cofnął się? Cofnął się. O, dobra. Czyli tutaj języczek poszedł górą niestety. Będę już pamiętał, o tutaj widzicie, tutaj poszedł w to, a ma iść tu. Czyli pierścień zegara nie wytrzymał, odbiło i przy cofnięciu już dupę, o, a ma iść tak jak tu, ma iść dołem. Czyli od całe uszkodzenie, w tej chwili mogę pierścień zegara założyć i po temacie powinno być. Oczywiście go powinienem wymienić, ale nie mam. Ale to też jest błąd, że ja go nie zrobiłem, nie wymieniłem wtedy. Może ma jakiś opis, to byśmy od razu taki zamówili. Albo po prostu zobaczyć gdzieś w dokumentacji, pewnie ogólno, znaczy no przy dzisiejszej dobie internetów pewnie da się to namierzyć w internetach do tej konkretnej gwoździarki. Tu nie ma nic wybitego na sobie, żadnego numeru. Będę szukał po modelu gwoździarki po prostu. Będzie problem. Nie pamiętam, jak ja to wtedy wkładałem, ale na pewno nie tym ustrojstwem. Chyba że zrobiłem to tak. Nie pamiętam, gdzie on wtedy strzelił nam. Chyba zaraz po domu na Myślibożycach. Nie. Pewnie był włożony w taki sposób. Jakoś trzeba go zmęczyć w tej chwili. Ale proszę mi uwierzyć, że dużo łatwiej się to robi, jak się tyle ludzi nie patrzy na ręce. Właśnie sobie przypomniałem, czym ja to zrobiłem. I teraz jest na miejscu. Na pewniaka jeszcze sprawdźmy. Dobra, jest na swoim miejscu. Tak jest. Tu jest ważna sprawa, wężyk od gazu. Tutaj przy połączeniu tego w całość, i tu też jest ważne, to ma być tak.
ten wężyk wchodził tam. I przydałyby mi się szczypce, które zabrałem do... Gdzie ja zabrałem te szczypce? Do busa małego. O, i tam trzeba sobie nałożyć. Tu wchodzi to i sprowadzenie, tak więc inaczej być nie może. O, z tej strony będzie widać dokładnie, co autor ma na myśli. Ale to, czy muszę wcześniej włożyć ten wężyk, bo nie będzie miał jak gaz do komory się dostać z naboja. Z naboju. Dobra jest. Dobra, to jest okej. To jest tu. Tu jest jedna śrubka, która była tu. Aha, jeszcze to musi wejść, wrócić na miejsce. Tu musi nam się jeszcze zgrać. Dupa tu nie chce siąść. Siadła. Ale tu nam nie chce wleźć teraz. Zrobimy to inaczej odrobinkę. Dobra, tam siedzi na miejscu. Tu siedzi na miejscu. Tu siedzi na miejscu. O, teraz tak. To jest ok, to jest ok. Teraz mamy dostęp do wysiłeczki. Raz. Dwa. Raz, dwa. Trzy. Ale to tylko znak, że trzeba jednak drugi mieć na stanie. Jeszcze jedna. Jest. Skręcę dopiero jak już będą cztery załapane mocno. Jakaś zdobyczna końcówka. Kontenera znalazłem w kontenerze. Zaraz, zaraz, co ja żem zrobił? Widzicie co? Nie wiem, czy nie to samo co wtedy. Kurde.
Tak, to my nie będziemy pracowali. Bo będziemy zmuszeni. Nie mogłem wam dzisiaj pokazywać wszystkich rzeczy, a dużo robiłem, ale lada chwila będę wam już mógł je pokazywać. Będą na pewno ciekawe. Też będzie odskocznia trochę od codziennych takich spraw, ale będzie ciekawie, bo kawałek lasu, znaczy lasu, właściwie nie lasu, ale okazuje się, że dokumenty, że mapy, które były robione w latach, nie wiem, 70., 60., 50., nie wiem kiedy to było robione, ale powiem wam, że wyobraźcie sobie, że jest przesunięcie o 18 metrów aż działka. 18 metrów sobie wyobraźcie, było źle użytkowane przez dziesiątki lat. Pewnie będzie zdziwko, jak ktoś mnie zobaczy koparką rzekomo na swoim terenie, a w dokumentacji ząg. Musimy wziąć łaty kawałek, bo tam pod spodem są, wiecie co? Wiecie co tam jest pod spodem, nie? Działa. Tam jest pod spodem oczywiście blacha, stelaż, tak więc odbijało ostro. Ale jest zrobione. Bym się obwoździe wypieprzył. Tu jeden przeszedł, akurat nie trafiłem, ale tutaj masakrati tu będzie. Najważniejsze, że działa sprzęt. To jest sprawa najistotniejsza tej krótkiej akcji popołudniowej. Niemniej jednak trzeba zaopatrzyć się w drugą gwoździarkę. Mamy gwoździarkę, to prawda, mamy gwoździarkę dużą na sprężarkę, ale no umówmy się, nie jest to sprzęt taki komfortowy, żeby z niego korzystać. Dobra, to zabrałem z auta, tak więc od razu odłożę do samochodu te gwoździe do wywalenia. Może tak mi pójdą. Sklejka, zobaczcie co się wydarzyło. Nie chcą się w ogóle ruszyć, chyba że... Nie wiem czemu tak. Gwóźdź się nie obraca nawet na tej dźwigni, tylko po prostu się w tym miejscu zaczyna łamać. Poddawać, wyginać no. Dobra, oddaję do auta. To chłopakom zapakuję od razu. Oddaję do auta, jakby to nie moje było. Wyjścia. W sobotę bramę przyjeżdżają montować. Na 100% rzekomo. Zobaczymy, czy tak się okaże. Teraz muszę wyłączyć.
ile prostsza była naprawa, jak się już raz to robiło, nie? Zajęło mi to ile? Z 15 minut? Tak więc spokojnie. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczorku. I zapraszamy znów. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja. Dom za 150 tysięcy.pl